seminarium i musiał się zatrzymać przy studiu jakubowej blisko miasta Tychan. I on pokazany w tym miejscu jako prawdziwy człowiek. We wszystkich tych cechach, których my również doświadczamy. To chyba nie Jana nam pokazuje, ale ja widzę jako syna Bożego. W tym przypadku widzimy jego zmęczonego ubytku. Było to samo południe, gdy słońce stanęło w tej liczbie. Gdy największa spiekota dnia opuszczała człowiekowi, on musiał być przez tą Samarią i zatrzymał się przez tym studiu. Jeśli jest tutaj użyte jakieś słowo musiał, to tak to jak bezgranicznie oddany jest tym pod wolę ojca. On nic nie uczynił z siebie. On nie powiedział nic z siebie. Wszystko, co mówił, uczył, było jedno z myślą ojca, Boga. On tutaj stanął jako ta światłość, która rozświeca ciemność, a ciemność go nie ogarniała. Każdy z nas, kto poznał Pana Jezusa, doznał tej światłości i w tym mroku pomieszania ludzkiego rozumu, mądrości, filozofii, religii. Może zobaczyć Pana Jezusa. Dziełem Satana zawsze było coś pomieszać, skręcić, wysłonić prawdę. I tylko człowiek nie mógł zauważyć Panu Jezusie ta jasność tego oblicza, którą każdy, kto wielu razy może patrzeć. Wierzący, który spogląda na swojego Zbawiciela w imieniu Boga, cała pełnia objawienia Boga. Ale ten, który akurat tam przy tej studii usiadł, on był odrzucony ze wszystkich, do których on przyszedł. W pierwszym rzędzie chodzi o Izrael, a tak w ogóle to cały świat. Był odrzucony, nie mający miejsca na tej ziemi, nie mający gdzie głowę schronić, usiadł zmęczony przy tej ziemi. I o dziwo. W tym samym czasie z miasta obok wychodzi niewiasta, która w tym czasie, gdy każdy człowiek to potrzeba, idzie do studni. Wiecie, że tam się nie spotkało z ludźmi. Dwie zgardzone osoby. Jedną z nich był Pan Jezus, a druga osoba to Pan niewiasta, ona była również zgardzona, wyszydzona, wyrzucona z tego miasta. Ona tam nie miała społeczności. Jeden był zgardzony względem swojej świętości, sprawiedliwości, to jest Pan Jezus. A druga osoba to Pan niewiasta, zgardzona względem swoich grzechów. Ja Ci życzę, przyjacielu, by Cię również musiał spotkać Zbawicielem w tej chwili. Bo jeśli tam spotkasz Pana Jezusa, to On będzie się starał z Tobą nawiązać społeczność. I w czwartym rozdziale w tej Ewangelii jest pokazane, w jaki sposób Duch Boży nawiązuje społeczność w
grzesznikiem, żeby mi podać rękę, żeby go postawić, oświecić te mroki ciemności, żeby mógł zobaczyć, kim jest, jak żyje poprzedni rok. Ta niewiasta zdziwiona jest, gdy ten siedzący w tym studiu człowiek mówi do niej, David. Ona rozpoznaje w nim prawdziwego Żyda. A Jezus zawsze dał się rozpoznać. On był we wszystkim niemedalnym. Nawet i zewnętrznym ubiorze. Czy ona jako Samarytanka mogła zaraz zauważyć. Ty będąc przedem nie prosić. Tylko, że ta prośba to jest mądra do Boga. On w tej prośbie kłania się do niej, która nie ma nic. W zamian nie jest dobrze. I w ten sposób ta mądrość Boża dociera do serca ludzkiego i powoli otwiera je, ty coś dasz. Ale ten, który wszedł z nieba, on ciszy, jako posłany od Boga wiedzać i ludziom życie. Wieczne. To nie jest tylko życie w życie posiadające w sobie pojęcie innej egzystencji, innego wymiaru. Mężowie Starego Testamentu mieli życie Boga, ale nie mieli życia. A ci, co będą mieli życie wieczne i ci, co mają nie, bo ci, co mieli Pana Jezusa, to spotkali się z tą światłością, z tym światłem, tak jak ta niewiasta przy tej studni syny, Sychar, gdzie ta światłość otwiera jej serce i ona się widzi. Pan Jezus ją prześwietlił swoim światłością. W taki sposób, by ją nie wyrazić, by ją nie odetchnąć, by ona mogła zaufanie im znaleźć. Nie mówi, gdybyś znała dar Boży i tego, co to mówi. W rozdziale trzecim jest dar Boży duszy, w rozdziale czwartym dar Boży jako pożycie wieczne. No i ten, który z tobą mówi. Czy miałeś wypił intymną rozmowę, osobistą rozmowę ze swoim zbawicielem? Czy on ci zajrzał kiedyś do swojej duszy? Czy twoja dusza tak się tak wszędzie ukrywała, wciąż jeszcze ukrywa, nagle wydała przed kimś takiej wolności? Jezus mówi do tej niewiasty, idź po męża. Ona mówi, nie mówi. Teraz otwiera się tajemnica, która skrywała ta niewiasta przed tym. Wszystkim, chociaż miasto całe wiedziało o jej bóstwie. I wiecie, aby otrzymać to, co on miał, ten dar Boży, to ta osoba w sposób nie tylko znany otwiera tę tajemnicę wyznania i ona wyznaje inne. Czy ty się spotkałeś osobiście z Zbawicielem? To on tak bezboleśnie dotyka swojego serca, by z niego wydobyć to, co cię kiedyś zniewalało. On to chce wziąć, on siebie nawet pomaga. Bo wyznanie tej niewiasty jest niepełne, ale wystarczające, bo on, ta osoba, która z nią rozmawia, mówi dalej to, co chciał. Jest ona mówi, że jest jakieś porządne. I wiecie, że ona w końcu w historii czwartego rozdziału ustawia ten zwan i idzie do miasta. My ci życzymy, przyjacielu, miła duszo, byś kiedyś to szedł do tej chwili, by się spotkać z tym, który chce dać, tym dawcą. Bóg jest zawsze.
syna by dał życie wieczne, proszę dać. Ale żeby dać życie wieczne, to musiało się coś dać. Bo to życie wieczne ma konkretny cel, jakbyśmy myśleli w modlitwie. Ono wprowadza nas w wieczność, w miejsce wieczne, w dom Ojca, który miał w tej wiecznej egzystencji przeznaczony dla człowieka, który był według jego myśli i w tym przysposobieniu i umiejętności, w tym darze życia wiecznego przebywać wiecznie z nim. To nie ziemia, ta ziemia, po której teraz wchodzimy, jest tym miejscem, które był zawsze miał straszny. Bóg miał daleko miotlejsze myśli. I on tą radę tych myśli w sposób jemu znany w rządzeniu z tą ziemią doprowadzi do końca. Ale jeśli ktoś z was nie będzie mieć życia wiecznego, i co akurat w tym czasie też chyba nie jest w takiej łatwiej przychodzi trwanie od Boga, by zniszczyć wszystkie przeszkody, by usunąć wszystkie siły przeciwstawiające się, by człowiek skorzystać z życia wiecznego i daru Bożego. Gdy ty teraz nie skorzystasz, miła duszo, to na końcu przeczytamy jeden. Życie wieczne wpisuje pewnym krótkim wyjrzeniu ten miły apostoł, który kiedyś w takiej bliskości wciąż był przy Panu Jezusie, co wspomniałem. On pisze: co było od początku, co myśmy słyszeli jako świadkowie, myśmy to widzieli, tego stanie gwiazda, patrzył i tyle się tego dotykały. O słowie żywota. Jest pierwszy z tego listu. Bo żywot został objawiony i widzieliśmy go i świadczymy i wiosujemy wam. On żywot wieczny, który był u Ojca i objawiony jest nam. Teraz człowiek stoi na podłodze bez zmysłu. Bóg objawił życie. Objawił życzenie. On powiedział wyraźnie, co daje, jaki jest wymiar tego, co daje i co będzie z tym, co nie przyjmie. Bo każdy, kto będzie wierzył, nie zginie. I będzie miał żywo wieczne, bo Bóg dał Syna. I celem Jego jest, by nie zginął, ale miał żywo wieczne. Kto wierzy, wierzy weń, nie będzie osądzony. Ale kto nie wierzy, już jest osądzony. Iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I cała ta rzeczywistość jest zawarta w czasie, gdy Pan Jezus wszedł na ziemię i objawiła się pełnia Boga wraz z myślą i z tym darem dla człowieka, aż do czasu, kiedy zgromadzenie, wszyscy święci, którzy uwierzyli Pana Jezusa, zostaną zabrani z tej ziemi. To jest właśnie to odpowiedzialne. Kto nie uwierzy, już jest osądzony. Że nie uwierzył prawdziwości słów Bożych. Bo prawdziwość słów Bożych została podważona w ogrodzie Eden, kiedy do miasta podchodzi szatan i tak perfidnie spogra słowo Boże. Gdzie on wkłada do serca tej niewiasty, że Bóg jest niesprawiedliwy, Bóg nie minie, jest nieprawdą. I te kłamstwo wciąż trzymane jest przez szatana w ciemności, by człowiek tego nie widział, ale nadszedł czas i przyszło wypełnienie czasu i Bóg posłał Syna, która narodzi się, który narodzi się z niewiasty. I w tym czasie świat ogląda pełne objawienie Boże. Miłości Bożej, życzenia Bożego, i tej prośby, do którą kierują do każdego człowieka. Jeśli to jest żywe w Twoim sercu,
to możemy dalej działać. Jeśli się wahasz, to my Ci podpowiadamy, byś się zastanowił. Objawienie rozdział 20. Wiersz 11. A ja widziałem stolicę wielką, białą i siedzącego na niej, przez którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsce ich nie znalezione. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed obecnością Boga, i księgi otworzone są. I druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota. I sądzeni są umarli według tego, jak ona napisano było w owej księgach, to jest według uczestników. Kto nie uwierzy w imię jednorodzonego syna, już nie sądzony. Ale kto uwierzy, lub kto uwierzy w Pana. W piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian czytamy, że wszyscy musimy się ustawić przed stolicą Chrystusową. By każdy od nich, co czyni ciele dobre i złe. Wszystko. Nie tylko wyrobi. Dla wierzących ta stolica jest miejscem wejrzenia w te sprawy, które się dzieją na ziemi oczami Zbawiciela. A dla niewierzących jest ten wiersz, który teraz będzie przeczytany. Biały tron i na nim jest osoba. Co to jest ta osoba? Kiedy nie jest napisane, to nikt w tym wierszu nie za bardzo określa, co to jest ta osoba. Ale my dobrze wiemy, że to jest Pan Jezus. Bo w tym rozdziale Ewangelii Jana, wierszu 22, jest napisane, bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystko sąd dał Synowi. Wszyscy czcili Syna tak, jak chcą. Czyli widzimy, że ta osoba, która zatrzymała się, kiedy przyjechała z Sychar, przyjechała jako wolę od miasta Sychar, nie spotkała, nie wyczekiwała na pewną osobę. Ta osoba później ogłasza z jego imieniem łaskę, bo zawsze mówię, że te zdarzenia to jest zdarzenie naszej rzeczywistości, że myśmy się spotkali w tej studii życia wiecznego z tą osobą, która daje życie wieczne. A jeśli nie masz, to jest przeniesiony i w tym wierszu się nie znajdziesz. Ale jeśli ktoś nie uwierzy, to tam się musi znaleźć. To jest słowo zapisane palcem Bożym, duchem Bożym. To słowo prawdziwe. To słowo się wypełni, ono się już wypełnia w czasie. Nic z tych słów nie zostanie w jakiś sposób usunięte z tych ziemi. Siedzący na tej stolicy ma szczególną zdolność. Jest to zdolność sądzenia żywych i umarłych. W rozdziale 19 jest o nim wspomniane, gdy niebo się otwiera. Od 11 wiersza jest napisane, i widziałem niebo otworzone. Teraz niebo w tym czasie się otwiera i schodzi ten, który tu był, który żył tu na ziemi, który kiedyś wszedł z wody Jordanu i dał się ochrzcić przez Jana. I nad nim, nad tym człowiekiem, który wszedł z wody Jordanu, się w niebo. Zdarzenie jednorazowe. Nigdzie ta księga nie ujmuje takiego zdarzenia, żeby się niebo otwarło nad tworzącym człowiekiem. A z nieba jest słyszany głos. Ten jest. Ten mam umiłowany. I ja nim mam podobanie. Ale jeśli ty spotkałeś się z tym Zbawicielem i on się stał twoim osobistym Zbawicielem, to możemy ci z tego miejsca powiedzieć, że Bóg również sobie ma podobanie. To wszystko to, czym on się zadawalał i to wszystko, co rozweselało serce Boże, jest na tobie.
są osobliwe cechy zwycięstwa Pana Jezusa i Jego piękności włożone na tą całą rzeszę odkupionych w nim. Ale niebo, ziemia, piekło, niebo, piekło, nie ma nic. Zanim ten wiersz się wypełni, odbędzie się wesele baranka. Zanim ten wiersz się wypełni, tysiąc lat i ileś wcześniej zostanie zabrany rynko, zostaną zabrani wszyscy ci, którzy przyjęli dar ona. Życie wieczne. Podstawa tego wszystko zgodnie. Podstawa świadectwo czystości i obmycia win krew Zbawiciela. A teraz jest czas, gdy skończyło się tysiącletnie królestwo i nadszedł czas sądu. Wiecie, kto tam będzie stał? Przed tym tronem jedno powiemy, to na pewno nie. Każdy, który nie przyjął osobistego, ale widzę jako osobistego Zbawiciela, czyli nieodkupiony, czyli niewierzący. Myślę, że serce tych, którzy posiadają Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, jest spokojne. Tam zostaną wywołani wszyscy umarli, wielcy i mali, i muszą się stawić przed obecnością Boga. I księgi zostaną otworzone. Stary Testament kończy się cudowną księgą i zapisem. Księgą pamięci, gdzie są zapisane ku pamięci tych bogobojnych ludzi, którzy mieli życie z Boga, rzeczy, które Bóg z radością chce w swoim nosie. Nowy Testament kończy się księgą, która mówi, że to jest księga żywota, ale również księga, gdzie są zapisane wszystkie uczynki Jezusa. Księga żywota będzie otwarta dla nich w negatywnej myśli, gdyż żaden z nich, na pewno, żaden z nich, co tam będą stać, nie znajdzie się zapisane w tej księdze żywota. Ale myśmy przedtem wspomnieli, że Pan Jezus daje się poznać w tym czasie, w którym żyjemy. Że do każdego człowieka jest wyciągnięta ręka, bo objawiona jest łaska Boża, która poucza, jak żyć. Co robić, aby żyć. Kogo przyjąć, jak to uczynić, co zrobić w swoim grzesznym życiu. Jeśli ten problem został rozwiązany w tym intymnym wyznaniu przed swoim Zbawicielem, tam cię nie ręczy. Bo musi, może wydać umarłych, także i śmierć i piekło. Może po 70% całej ziemi. 70% jest zarazu. Wiele tam tych nie ma. Ale to wszystko się musi stawić w tym stworzeniu, tak jak Bóg stworzył człowieka. Dusza, duch i ciało. Tej trójjedności przed tym stworzeniem każdy musi stawić. Śmierć zatrzymuje ciało, a piekło, czyli Hades, dusza. I to wszystko na słowo tego, który siedzi na tym tronie białym, który będzie sądzić, musi wydać według jego woli, gdy się stawili przed Bożym sądem. Wiecie, oni będą dotknięci Bożym sądem. I przyjacielu, jeśli zostałeś
zmyty krwią Zbawiciela, to ten wody są mocą wieku. I to jest właśnie ta łaska Boża, która się objawiła za zbawieniem. Boże, to musi dotknąć każdego. I wierzącego nie wie, ale w osobie Pana Jezusa. On wziął ten sąd. To nasza wdzięczność. To jest pojęcie tej łaski nie pojętej przez rozum ludzki, niezrozumiałej, dlaczego mnie Bóg umiłował, a ja byłem takim grzesznikiem. Ale jeśli nie, tych słów już jesteś. A wypełnij to, co ja sobie czytali w tych dniach. I byli to wzięli, a Bóg był a jeśli się kto nie znalazł w tych księgach, to jest skrócone do tego miejsca, które Bóg zgotował diabli dla mnie, to nie było dla siebie. To byli to są diabli dla mnie. Jezioro dodające się. To są straszne rzeczy. To jest bardzo poważne. Bo myśmy tyle i pieśni modlitwy zostali wprowadzeni w życie wieczne, podstawę życia wiecznego. A samo życie wieczne nas wprowadza wieczny stan. Ale podnieśmy oczy wyżej. Tego miejsca, gdzie później on widział niebo nowe, ziemię nową, rozdział 21. Albo będzie pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a może już więcej nie było. Potem ziemia przeszknęła, wszystko wpłynęło. Dzieci święci Starego Testamentu i oblubienica są zachowywani i strzeżeni przez Boga. Dzieci święci z tej ziemi, z tysiącletniego królestwa są zachowywani, bo w tym czasie coś się będzie działo. Ten widzący, który był wprowadzony właśnie w tym miejscu, widział nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze rzeczy przeminęły. Te pierwsze rzeczy to wszystko jest związane z tym czasem, z tą ziemią, z tym stworzeniem i dotyczą pewnych myśli Bożych, rządzenia z tą ziemią i koniec tych rzeczy. Ten rozdział 21 w wierszach 1-8 pokazuje nam wieczne stany. Miejsce wiecznej egzystencji życia wiecznego. Tego rozkazania, co Pan Jezus wziął od Ojca wydać ludziom, tego rozkazania, bo On Cię chce wprowadzić w te wieczne miejsce, gdzie Bóg będzie mógł z Tobą przebywać. Jak dalece może być nowa ziemia i nowe niebo? Ja myślę, że tak samo dalece jak człowiek, który w tym ciele żyje tu na ziemi, a gdy przyjdzie wymiar jego egzystencji tu na ziemi, a jest wierzącym, jest przeniesiony do raju. I później ten człowiek, który nadejdzie za chwilę, zostanie wyposażony w coś, co będzie do tej egzystencji tej społeczności wiecznego Boga pasowało. Czyli w te ciało uwielbione, takie jak ten człowiek. Oczywiście tak dalece, bo to będzie człowiek dalej. Ja też myślę, że ta ziemia i to niebo, jak to jest napisane w liście Piotra, czy w innych miejscach, ono będzie w innym stanie, ale samo w sobie zostanie ziemią i niebem. Pewnie, że tam pewne rzeczy nie będzie, to będziemy czytać dalej, bo tutaj pisze, że to wszystko przeminęło, a morza już więcej nie było. Tam nie będzie morza. Chcą być podporządkowane pod myśle Bożą. To nie znaczy, że Bóg wie, Bóg nie podporządkowa. Ale Bóg swojej łasce wszędzie daje tą wolę, że to jest właśnie największa chyba człowieka, między innymi, że on korzysta z swojej wolności. Mógłby mi tworzyć. Ale może również tym miejscem takim, gdzie które rozłącza narody. W tym pojęciu wiecznego stanu nie będzie nic, co by mogło być powodem
niestabilności, niepewności, zmienności. To by w jakimś sensie rozłączało, czy dzieliło sens ludzkości. A ja widziałem ono święte miasto Jeruzalem, nowe, wstępujące z nieba, od Boga zgotowane jako oblubienicę ubraną w Jezowi. O tych wszystkich rzeczach, o tych sądach, temu widzącemu, który jest tam wprowadzony w tym miejsce, dane jest widzieć święte miasto Jeruzalem. Ten Bóg miał tu pięknie miasto Jaruzalem. To umiłowane miasto, jeszcze w rozdziale 19-20 będziemy czytać, jaki to Bóg będzie o to miasto umiłowane. Gdzie Bóg zamieszkał raz w świątyni. Wśród tego ziemskiego ludu. Ale teraz ten Jan, który był w tej własności, ten tu na ziemi, on, który się rozmiłował i on, który wziął od tego Zbawiciela to życie wieczne, o którym tak wiele napisał, chociaż jeśli chodzi o wieczne stanie tylko parę wierszy napisane w tej Biblii, gdzie jeszcze zajrzymy, to on widzi nowe Jeruzalem, które wstępuje w poprzednich rozdziałach Księgi Objawienia napisane w Jeruzalem. Jest napisane o nowym Jeruzalem. Czyli wszystko w tym nowym stanie, w wiecznym stanie, w tym pojęciu nowe stanie i w tych cechach, które jest wyposażone. Nowe wstępujące z nieba. Czyli widać, że to miasto ma początek swoje Bogu. Z nieba wstępuje to święte miasto Jeruzalem nowe. Od Boga. To jest początek tego miasta. To jest coś, co w sercu Bóg zawsze miał. I to teraz dopiero wstępuje na nową ziemię. Bo w tysiącletnim królestwie jest również mowa o Jeruzalem. Tylko one nigdy nie dotknie. Ale w tym wymiarze, co Bóg stworzy jako nową ziemię, to te święte Jeruzalem może wstąpić na tą nową ziemię. Ona jest od Boga przygotowane. Bóg to przygotował. I wiecie, że w tym tle tego wstępującego z nieba Jeruzalem zapewne każdy z was widzi zgromadzenie. To jest nic innego, tylko to, co Bóg teraz tu na ziemi ma. To jest właśnie zdolność tych, którzy uwierzyli z tą własnością Pana Jezusa i w tym życiu wiecznym mogą teraz już zacząć na ziemi zażywać tych cech, które opisuje apostoł Paweł w liście do Efezjan jako posłażeni Chrystusie na niebiesie. Ale dopóki to była ta ziemia, to ona jest tylko domostwem Boga. I do Efezjan rozdział drugi. Domostwem Boga i mieszkaniem Boga w duchu. Ostatni wiersz 22. Dopóki ziemia trwa. Bóg pragnął mieszkać zawsze w człowieku. Ale nawet ten plan niewinności tego Adama, który był w ogrodzie Eden, nie pozwalał, by Bóg mógł z nim mieszkać. Odwiedzał ogród Eden. Bóg odwiedzał Adama i tych patriarchów. I w końcu Bóg zamieszkał w przybytku, w świątyni. Do świątynia, ten przybytek, on został gotowany do mieści wody, aby wszystko zostało potwierdzone zgodności tego, co Mojżesz widział i się wykonało. W takim razie o drugiej księgi Mojżeszowej 40 jest napisane i obecność Boga wstąpiła i wypełniła ten cud. Jak tam mieszkał? Zobaczcie. Cud mieszkał z relacjonem. Ten przybytek, jak to rozważane mi się do Hebrajczyków, miał dwa miejsca. Miejsce święte, miejsce najświętsze. Cud mieszkał w tym miejscu najświętsze. Tam była skrzynia przymierza, klatka Arona, wiadro z manną, przewodnicę Bożą, wieko pojednania. Cherubinowie, którzy zaczyniali te wieko pojednania. Jak
tam mówi, to tu nie mieszka, jak to można sobie wyobrazić. A na podwórzu tego namiotu, który był ogrodzony, to ołtarz i wody, i tam ciągle były składane ofiary. Gdyby nie, inaczej tam to mieszka, gdyby nie ciągłość tych ofiar, które Bóg widział nie jako ofiary bydła. Bóg zawsze widział już w tej przelewanej krwi ofiarę swojego umiłowanego Syna Pana Jezusa. I to była podstawa. To była podstawa, że w ogóle tam mógł zamieszkać, ale on się nie mógł odjawić tej światłości, jaką teraz człowiek może widzieć Boga w Chrystusie, się Panu Jezusie. Tam chodzi w kasę. Człowiek Izraelita za obo, on specjalnie nie widział. A teraz, przyjacielu, masz księgę zapisaną od pierwszej do ostatniej strony i jest Słowo Boże głoszone. I do twojego ucha i do serca dociera wiadomość, że Bóg chce, abyś ty nie poszedł na to. Żeby te wszystkie rzeczy, co przemieniły, nie stały się miejscem twojej egzystencji, gdzie ty będziesz wiecznie stracony i przebierał w wiecznym oddaleniu od Boga. To nie jest pierwsza śmierć. Bo pierwsza śmierć to tylko jej ciała, a druga śmierć, która mówiła nam te pierwsze ostatnie, które z tego rozdziału to jest wieczne oddalenie od Boga, od tego życia. Lecz nie powiem, że zrozumiała, nie zrozumiała, ale sama w sobie straci. Ale myśmy wejrzeli wyżej, bo my posiadamy to właśnie życie wieczne. To nie ma to, jest to wzięcia, więc wolicie to czeka i chce je dać. Jak po drugi list, gotowana mężowi. Wiecie, tysiąc lat minęło. Po tysiąc lat trwało tysiącletnie królestwo przeszło. I one są po drugi list. Tam nie namierzony po 10 latach. Aby mi zazadzał świeżości, ona wciąż nie zmieniła swojemu mężowi. Tak wygląda zgromadzenie. Ten czas pielęgnacji, ten czas już przebywania zgromadzenia Bożego tu na ziemi, Efezjan rozdział 5, jest 25 i tam dalej, gdzie Pan Jezus przyjść miłości, pielęgnuje, dba, to wszystkie te cele, które on tam stara się wyróżnić, ta czystość, że ze skazy i zmarzy, to wszystko jest w takim wymiarze, że tysiąc lat minęło, jeśli chodzi o jedynie jako małżonek z nią i jest w tej cudownej dni świeżości przez dziecko starych. Jeśli co mają wieczne życie, są wiecznie włączeni, bo bym tam już nie przemija. Tam nie ma wymiaru, tam nie ma powiedziane wielkie jako Jeruzalem, tak jak to jest w poprzednich rozdziałach 19-18, potężne jako do wieczności nic nie jest wielkie. Po prostu tam nic się nie waży, tam nic nie przemija, tam egzystencja trwa społeczności tego, który nas umiłował. Jest to królestwo, Syna Jego miłości, inaczej mówiąc, łono Ojca, dom Ojca. I teraz on to widział, i teraz nagle słyszał. Słyszałem. Oni widzieli, oni słyszeli, ręce się dotykali. A teraz widzi te rzeczy, które są w wieczności. I słyszał potężny głos z nieba mówiący: oto przybytek Boży ludzi. I będzie mieszkał z nim. Oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Będą Bogiem. Nowy wymiar. Nowe niebo, nowe ziemia. Na nowej ziemi coś jest. Będzie mieszkał z ludźmi. Ale na nowe Jerozolimy przychodzi ono święto Jeruzalem, to miasto. Inaczej, jako małżonka gotowana mężowi swojemu zgromadzenie Boże, które się nazywa inaczej w XIX wieku, to tam jest przybytek Boga żyje. Czyli egzystencja ich ludzi żyjących na nowej ziemi będzie w taki sposób, że Bóg będzie przebywał w nim przybyt. A
sprawę, są ci wszyscy święci czasu łaski, którzy są prowadzeni do nieba, z domu Ojca i przychodzą na nową ziemię. I w tej formie, w tym zgromadzeniu, on będzie mieszkał z tymi ludźmi, którzy są na nowej ziemi. Na pewno masz pytanie, a kto będzie mieszkał na nowej ziemi? Na nowej ziemi będą mieszkali wszyscy, od Adama aż do czasu gdy zgromadzenie się na i od czasu, gdy zgromadzenie zostało wzięte do nieba i narodzili się jeszcze ci, którzy przyjęli Pana Jezusa jako Zbawiciela. Czyli to są ci święci na ziemi, co pod ołtarzem leżeli, oni będą na nowej ziemi. Ale nie z tego, że jest jakaś jakoby różnica błogosławień, bo jedni wychodzą z domu Ojca, przybytek, a drudzy są. Chociaż, gdy wspomnimy sobie rozdział 19, to widzimy, że tych 24 starców jest na weselu baranów. A teraz wszyscy święci jakoby są dwie grupy. Jedni na nowej ziemi, a drugi nieba wstępują. Ono święte miasto Jeruzalem, przybytek Boga, gdy Bóg będzie mieszkał w tym na ziemi. Wiersz 4:8 tego rozdziału mówi o czymś, czego nie wiem. Kiedy ja tak jestem, tego nie wiem. Kiedy to miejsce, gdzie nie będzie ból, łez, zmarszczy, smutku, krzyku, boleści, to wszystko przejmie. Tam już tych rzeczy nie wiem. Ale Bóg osobiście otrze im tę łzy. Jak nie tym, którzy należą do zgromadzenia, tylko tym właśnie, co tyle cierpieli, zanim weszli te wieczne, cielesze i nowej ziemi. To są wszyscy ci, którzy tyle cierpieli, zanim weszli do tysiącletniego królestwa, ziemi tysiącletniej, gdzie? Gdzie było morze? Gdzie była śmierć? Gdzie był ból i cierpienie? Tysiąc lat to jest już taka ziemia. I to wszystko obowiązuje w tą ziemię. To są wszystkie te przeszkody, które nie pozwalają Bogu mieszkać człowiekiem. Więc już nie będzie tam ani Żyda, ani Greka, nie będzie nic biorącego z Żyda, biorącego słowa, będzie Bóg i Słowo. Bóg nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie blisko, jest śmierć. Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego, aby się mówi, że wszystkie rzeczy poddane są, jedna jest, że oprócz tego, który mu sam poddał. On dusi królowi. Panowanie Pana Jezusa w tysiącletnim królestwie to nie będzie panowanie Boga Syna. To będzie panowanie Syna Człowieka. On musi królować. On będzie królował 1000 lat i wszystko. A co to mówię jeszcze? Bo po 1000 latach on jeszcze musi tą jedyną tego osobistego zwodziciela zniszczyć całkowicie tego gniazda, który zostanie rozwiązany. I wszystko zostanie zniszczone i poddane pod nogi komu? Bogu. Zauważyliście, że gdybyśmy czytali ten 21 rozdział, nie było mowy ani o baranku, ani o świątyni, ani o panu panującym, tylko jest Bóg powiedziane. I te same słowo Elohim użyte w pierwszej księdze Mojżeszowej w tej formie w pełni boskości Bóg Ojciec, Bóg Duch.
w tym nowym życiu i temu miastu, które ją
miała w nienawiści, ona była z tego miasta wyrzucona, wgadzona, ona im coś mówi, wiecie, to oni wstali. I oni się zdumieli tym słowem, co ona im powiedziała, a ona powiedziała, wiecie, kogo ja spotkałam? Czy to nie jest Chrystus? Czy to nie jest ten posłany Mesjasz? Co prawda tam jest ten wiersz napisany w takiej wersji pytającej, ale ona dokładnie wiedziała, że to był Mesjasz. Ona im powiedziała, chodźcie i oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko. Cokolwiek czyniła, ten nie jest człowiek. To jest zaproszenie z tego miejsca, które jest wypowiadane dla człowieka, gdzie Pan Jezus mówi każdemu, przyjdźcie do tego miejsca, a nie będziecie nigdy prawi. Wiecie, że w tym rozdziale 21 objawienia jest napisane, że oni otrzymają coś, co już nie będą nigdy prawi. A ja wam chcę powiedzieć z tego miejsca, że serce ludzkie jest tak ogromne, że nic nie może nasycić je i zadowolić na tej ziemi. Nic. Tak ogromny jest, że to wszystko, co byłem, no to jest za mało, że tylko Bóg może twoje serce nasycić, żebyś nie pragnął jedynie, który to może dać ten dar. To jest ten, który w kilku słowach, jeśli zauważył, pragnął dostać twojego życia. To jest ten, który cię zaprasza, jeśli musiał stanąć przed Bogiem jako przed sędzią. To jest ten, który chce wprowadzić w ten wymiar niepojętych rzeczy wiecznie egzystencji Boga. To jest ten, dla którego przez całe życie żyłeś. To jest ten, którego żeśmy znieważali. A teraz nasz, mój, a może i twój osobisty Pan, który teraz chce przytulić, chce Cię dotknąć, chce Cię obmywać, choć świeże to umrze. Abyś miał siłę przeciwstawić się temu nieprzyjacielowi, który wszystko zaciemnia. Który Cię chciał postawić przed królem strachów. Aby spotkał się z tym zwodzicielem w ogrodzie Getsemane, który wychodzi z nim do niego naprzeciw, z takim środkiem, przed którym każdy człowiek wystrzał. I wiecie, że ta śmierć może być wasza. O ile nasza. Bo ta śmierć już ci nic nie może zabrać. Ta śmierć może tylko przetrwać to, co jest śmiertelne. 15 rozdział listu do Koryntian. Ciało śmiertelne. Przetrzymać do czasu. Nic więcej, bo dusza i duch przebywają tam, gdzie Pan Jezus powiedział tym otrom, dziś będziesz ze mną w raju. To jest miejsce egzystencji, to nie jest miejsce zażywania jeszcze, bo tam coś brakuje, tam jeszcze brakuje odkupionego ciała, list do Rzymian, rozdział 19, który tam jest. Odkupienie ciała nastąpi i to będzie to ciało, które pasuje do tej wiecznej egzystencji, to ciało, które miał Pan Jezus, gdy stanął wśród uczniów i podlegał pokrywał. Śmierć jest nasza. Śmierć się nie musi znać. Ona straszy tych, których ma moc. Ale moc śmierci ma małżeństwa. I bodziec śmierci wchodzi się. Ona jest na usługach przytrzymać ciało do czasu progu tej wieży. Aż je Pan przemieni w nieskazitelne. Wtedy będziemy przyobleczeni i wejdziemy w tą świętą, wieczną rzeczywistość. Już morza nie będzie. Skoro morza nie będzie, to też nie będzie. Skoro nie będzie deszcz padał, to może nie będzie czym oddychać. Ale to się rozważcie w stanie. Bo tam nie chodzi ciało. Nie, to nie wiem, że chciałbym krew, które samorzego nie odrzucić.
A ciało potrzebuje pożywienia i potrzebuje tlenu, i też to musi robić. Zobaczcie, co nas wydarzyło. Harmonia tej harfy nastrojona. Głosy i ciało. Wszystko będzie skłaniało się ku uwielbieniu Boga. Ale ten Mojżesz mówi na koniec swojego pobytu tu na ziemi: ja wam przełożę to, przedstawiłem zwycięcznie. Odbierz to. Wybacz to sobie. Czy musisz coś dać? Czy musisz jakąś ofiarę składać? Że Pan Jezus przychodzi do ciebie i cię prosi, tak jak ta niewiasta to zrobiła. Proszę cię, a oglądajcie. Ten, który mi powiedział.